może jeszcze tam kontekst. No obejrzyjmy. Chodźmy obejrzeć, tak. Chodźmy, proszę mi opowiadać coś, kontynuować, to będzie takie nagranie. To kreator na tronie. Tu jest Matka Boska nieustająca. Nie, to... No proszę bardzo. Matka Boska nieustająca. Wszystkie prace z tego Przepraszamy. Proszę. Życzymy miłego. Dużo zdrowia. No i bardzo. To jest drewniany. I z kości słoniowej, i z okrasy. Teraz sam koszt. No nie będę mówić, bo to dużo. No, praca chłodna i jeszcze trochę. Jest i materiał. Tak. Są takie, no wiadomo, że to całość. Nieraz są takie obrazy, że się popatrzy, to ktoś da nawet więcej gada, niż dał, kto nie mówi na środku. No a nieraz jest to, że no tak, no jakieś tam coś. To on rybki, hobby jego są rybki i te rybki zanosi do sprzedaży. Nie, to już jest praca. Ja też na razie, no w zeszłym roku też zatrzymałem się na czterech imprezach, bo w 2011 to było aż 10 i 600 dzieci biegało. W zeszłym roku tylko 4 i w tym roku minimum mam tak, w przedszkolu koło mnie, bo tam jest Jana Pawła II i w Warszawie, bo jest Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży już 6 raz. Mam już nowy, nie puchar taki z plastiku, tylko statuetkę zrobioną przez plastykę. Też 6 statuetek, 6. No tak. No. I... My to chyba na ty sobie będziemy mówić, bo tak no to już jednym... nie słyszałem, że na ty już mówisz. No ja mówiłam, no. Halinka. No. W pewnym wieku, jak dzieci już są duże, to co mam? No tak. Ja tym bardziej, że obok siebie mieszkaliśmy, a że nie mieliśmy czasu... A kto mógł temu za drogi? A że nie mieliśmy czasu się... Potem, to co tu jest stwierdzone? Czy jakiś będzie odczyt, czy... A nie, bo to... To znaczy, no... Nie, bo on tu, przywitanie to... gości, prezentacja... Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ile to pracy? Musiała sobie popatrzeć, co ja żyłam. Ale czy nitka jest przyplecona, żeby nie wyleciały koraliki? Są zabezpieczone. Ale czym klejone? A to tajemnica. No to też tajemnica, no tak. Tajemnica, bo tak to by trzeba znaki firmowe producenta kleić. Tak, tak. A co na to małżonek? No małżonek to chciałby, żebym jemu więcej czasu poświęcała. No i a tak. Ja też i rzeźbię w drewnie. W drewnie no. Mam. Trzeba przyjść zobaczyć. Ale, moje te... Znaczy, no, ja mam no, ostatnio w wieczerze właśnie zrobiłam z gliny formę odlew. Mam ostatnią wieczerzę taką dużą, metr na 60. Mam. Ale dobrze, ale w drzewie jakim? Bo to jest, to musi być w lipie. No. Niby lipa, a nie lipa. A nie lipa. No, bo powiedzmy, no w sośnie nie, troszkę, da się, ale... nie da się rzeźbić, bo... No to przejdźmy jeszcze raz, tak spokojnie. O, to ja będę tak za ładnych... Jakby się kto pytał, akurat właśnie ma trzy plecy. A nie można tego było wyszyć na materiale, żeby później sobie zarzucić na plecy?
Musiałby być nie trzeba by kleju. Inny motyw by musiał być. No, ale no tak, bo by był obrazoburczy. No tak. Obrazoburczy. No, no. Ale z innym motywem trzeba, trzeba wziąć pod uwagę. No ja się wybierałem tam na wydział ewangelizacji medialnej, o, przypomniałam się. Ale nie było chętnych. No, tu mama też zorganizowała cały ten... Grupę, no. Tak. No. No, to słyszę, że byłaś organizatorką całej grupy. To znaczy sam pomysł to nie, kolegów, ale nie do ciebie wystawy. A tak, tak, do no studiów, bo, tak. O, widzisz, bo pierwsza się zapisała. Ewangelizacja medialna. O. Taki temat był. I nie było chętnych. A, no. Za mało to rozumiem. Bo ja mówię w końcu, no przecież co to jest? To, co ja tu trzymam, to jest ewangelizacja a ja medialna. Wiem, a ja prawda? Wiem, co wy się zorganizujecie. No następne 3 lata. Tak, no. Się ja się zapisałam pierwsza, bo profesor Maciej mi zaproponował i ja zwerbowałam całą grupę, która obecnie jest na trzecim roku. No Magda u niego, jak startowała do tego technikum dentystycznego, to brała lekcję. Bo on nawet sobie przypomniał teraz. No tak. Proszę pozdrowić Macie. No w soboty i w niedzielę to tam z reguły są. Są, a teraz, no teraz zaczynamy porządki, ja u siebie też robię... I będziemy się przy furteczce spotykać. Robię straszne porządki, przeraźliwe, z tym, że ja... Za kaszlę.